taka stara piłkarska prawda mówi, że jest niewykorzystane sytuacje się mszczą my w pierwszej połówce. Bo nie wykorzystaliśmy tego rzutu karnego. Mieliśmy również jeszcze dwie sytuacje na to, żeby zdobyć bramkę. Dające nam prowadzenie. W tej pierwszej połówce myślę, że Sandecja miała jedną taką 100% sytuację na to, żeby zdobyć tą bramkę. W drugiej połówce na pewno te dwa pierwsze rzuty karne, czerwona kartka spowodowała, że po stracie tej drugiej bramki na pewno już była nasza szansa na to, żeby tutaj wywieźć korzystny wynik, zdecydowanie mniejsza. Później Sandecja zdołała jeszcze nam strzelić dwie bramki. Myślę, że pozostaje mi tylko pogratulować trenerowi zwycięstwa. Myślę, że to była dla nas również taka dobra lekcja, że takie sytuacje jak w postaci meczu, gdzie zagraliśmy dobre spotkanie dzisiaj zabrakło nam może takiej koncentracji, konsekwencji i to w szczególności w drugiej połówce się na nas zemściło. Ale myślę, że to jest dla nas dobra lekcja. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Dziękuję. Zgodzę się, mecz się mógł ułożyć, ten scenariusz był taki dla nas bardzo trudny, bo wyszliśmy z opresji, ten karny wybroniony, no to taki no, dobry duch dla zespołu, że wyszliśmy z tego i to później powoli się przekładało. Ta pierwsza połowa dla nas była taka trochę za bardzo chaotyczna, bo faktycznie mieliśmy może jedną sytuację, ale Katowice tutaj miały i karnego i też coś z gry, także mogło to się różnie potoczyć. Myślę, że w drugiej połowie zespół przede wszystkim utrzymał jak gdyby swój taki charakter do końca i to też mi się podobało, bo to się przełożyło na różne sytuacje i jak gdyby niosło tą drużynę, to jest pozytywne. Cieszę się z punktów, z tego, że wygraliśmy i na pewno patrzymy dalej, bo ten mecz już poza nami i najważniejszy jest w niedzielę z Sosnowcem i do tego się będziemy przygotowywać. Także to dziękuję.